Szanowni Państwo, no nie dajmy się zwieść tej propagandzie. Nie dajmy się zwieść. To, że George Friedman kilka ładnych lat temu napisał książkę, że Polska będzie za 100 lat mocarstwem i to, że George Friedman bardzo często powtarza, że Polska będzie mocarstwem, ale oczywiście jak pokonamy Rosję, to jest nic innego jak amerykańska propaganda mająca włączyć nasz kraj do strategii amerykańskiej tego wywierania nacisku na Rosję. Tylko nikt nie zadaje sobie pytania w ogóle, jakie to może mieć konsekwencje dla nas jako dla obywateli. Bo dla obywateli na miasta Stanów Zjednoczonych potencjalne bomby nie spadną, ani nie wybuchną te potencjalne bomby w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już na naszym terytorium przerabialiśmy to wielokrotnie w historii. Więc ja uważam, że przyjmowanie takiej optyki, w której Polska jest skazana, cytuję, na wojnę z Rosją, jest szalenie niebezpieczne i jest oczywiście oderwane od jakiejkolwiek polityki realnej.